Mnie Polacy zachwycili, ich fantazja. Mieliśmy człowieka, który wjechał na Wawel samochodem, wysiadł z siekierą, blokował, że to jest jego Wawel. Mieliśmy człowieka, który siedział nago w aucie i przez 12 godzin recytował Biblię. Mieliśmy kobietę, która uciekała przed mężem na rowerze, mąż z siekierą. Fantastyczne, cudowne rzeczy działy się na naszych ulicach. Wystarczyło tylko wyjść i byliśmy jak w Disneylandzie, tylko takim trochę na bani, paranoicznym. Ale było fajnie. To jest kraj, w którym warto być, warto wychodzić do ludzi, bo nie wiadomo, co zrobią. I zaraz się będziemy o tym przekonywać.